Ostatnio w komentarzach pod jedną z recenzji Karol bez nazwy podało dwa tytuły filmów, które krótko mówiąc postanowiłem obejrzeć. Pierwszym z nich jest Chrzest. Jest to opowieść, historia dwóch kolegów, którzy wychowują się, znają się od małego, od dziecka i no niestety drogi nie poszły tak jak chcieli. Jeden poszedł do wojska, zawsze miał jakieś sprawy, były szemrane, drugi troszeczkę w półświatku się bawi, no i pewnego dnia po akcji policja go łapie. I spotykamy się kilka lat później, domyślam się, że jakieś półtorej roku, później rok, bo ten drugi wychodzi z wojska, no i w tym momencie przyjeżdża do niego i okazuje się, że ma żonę, ma dziecko i będzie chrzest. I tutaj są perypetie, które nas prowadzą do tego chrztu. Właśnie odliczamy fajnie dzień po dniu, od poniedziałku aż do chrztu. Powiem, że nie wiedziałem się czego spodziewać. Naprawdę Karol bez nazwy rzucił ten tytuł, stwierdziłem, że okej, czemu nie, zaryzykuję, zobaczę co jest wart. I muszę wam powiedzieć, że Karol, trafiłeś może nie w bullseye, ale na pewno gdzieś niedaleko, także dzięki, wielki plus. Film jest zrobiony fajny, nazwiska wielkie nie ma w tym filmie. Jedną znaną mi osobą, aktorem jest, przepraszam za wątkę, Adam Woronowicz. Ten gentleman tutaj, nie kojarzycie go? Ja też go nie bardzo kojarzę, aczkolwiek jakiś czas temu był w teatrze telewizji, teraz teatr telewizji co jakiś czas robi teatr telewizji na żywo. Że po prostu delikatnie mówiąc, jest teatr, postawiają kamery i nagrywają. I był taki jeden spektakl, niestety nie przypomnę sobie teraz jaki był tytuł, może później w edycji chłopaki dorzucą. Gdzie tam zagrał właśnie prawdziwego twardziela, skurwiela jakich mało. No, takich ludzi, z którymi się nie zadziera, no to po prostu krótko mówiąc mafiozo, chciałoby się powiedzieć dziada pradziada, ale nie. Gra twardziela, gra mafioza, gra skurczybyka. Zakończenie, w ogóle jest początek i zakończenie jest to taka fajna klamra. Świetnie jest to zrobione. Naprawdę jest to zakończenie, które można powiedzieć rozwala system. Spokojnie, nie powiem wam jakie, bo nie o to chodzi, żeby wam spalić, ale po prostu jest zrobione świetnie. To jest tak, jak kiedyś oglądałem film Buried z Ryanem Reynoldsem, gdzie akcja się dzieje tylko i wyłącznie w trumnie. I reżyser stwierdził, że zakończenie jest takie, ponieważ dałem widzom nie to, czego chcieli, tylko to, czego potrzebowali. I wydaje mi się, że to jest podobnie. Nie jest takie zakończenie, jak oczekujemy, że będzie tak, tak, tak i tak, a przewidywalne. A to nagle jest wow, ale się porobiło. Naprawdę coś fajnego. Film dostaje 7 na 10. W pełni zasłużony, naprawdę. I jeżeli lubicie, to jest coś, powiedzmy, kino a la Dług. Lepsze jak dla mnie niż Dług. Ale to jest coś schematycznie w tym klimacie. Więc jeżeli podoba mi się taki film, takie klimaty, obejrzyjcie go. Na pewno się nie zawiedziecie. Aha, bym zapomniał, bo moje recenzje, moje sympatie, moje antypatie. Jest jedna scena fajnie i bardzo mnie to cieszy, jak Michaś, młody Koterski w każdym razie, nie wiem jak oni tam go zwią, dostaje w ryj po prostu i potem cały chodzi oplastrowany. Super, świetnie, ponieważ tego człowieka, nie wiem, próbuję się przekonać do niego, ale nie mogę. Dla mnie jest sztuczny, że po prostu to jest nowe pokolenie, to jest Zbyszek Buczkowski nowego pokolenia. To jest... Trudno, powiem obraźliwe słowo w stosunku do mnie, bo według mnie to słowo jest obraźliwe. To jest po prostu najtańszy, zwykły, chamski celebryta. I to wszystko. Ale to już takie moje prywatne widzimisię, także nie bierzcie tego pod uwagę. Jeżeli oglądaliście jakieś ciekawe filmy, które wam się rzeczywiście spodobały i myślicie, że czemu nie, mi też się spodobało, ponieważ tak samo oglądam filmy jak wy, dawajcie znać. Piszcie, dawajcie tytuły. W tym momencie jeszcze jest jeden, który Karol polecił. Miłość bodajże, Fabickiego. W momencie, kiedy dotrze, to fajnie, to go obejrzę. Ok, dziękuję bardzo za obejrzenie. Jak zawsze zapraszam do komentowania, subskrybowania, polecenia, podzielenia się i tak dalej. Zaraz będą 4 pozostałe recenzje. Obejrzyjcie je, a my widzimy się niedługo. Cześć!